Straszyły to chyba nie. Witajcie. Oto Hugon. Hugon Berneńczyk. Wyprostujcie go tam bardziej. O, tak. Hugon przyszedł sobie zrobić zdjęcie. Nie pozwoli. Na siłę to się nie. Nie, to nawet nie o to chodzi. Tylko, że ja muszę dość ekstremalnie te nogi wyciągnąć i do takiego zdjęcia. Może nie przyszedł tutaj całkowicie z własnej woli. Chodź, jak już cię noszą, to już cię noszą. Siadaj. 32 kilo. Dużo, zwłaszcza, że Hugon to jeszcze szczeniak. Ma dopiero pół roku, a wygląda na naprawdę wielkiego psa. Takie już są Berneńczyki. Ciepłe, miłe, sympatyczne i ogromne. Przemek Maciejowski, weterynarz, przygotowuje zastrzyk. Hugon musi dostać znieczulenie, by dał sobie zrobić rentgenowskie zdjęcie. Pies prawdopodobnie cierpi na kulawiznę. Fotografie mają znaleźć tego przyczynę. Im większy psiak, tym więcej takich historii. No, może mnie nie zabije. Poczuł, ale pewnie tak. Z jednej strony to dość standardowa wizyta u weterynarza. Z drugiej jednak właściciele Hugona martwią się o niego z bardzo nietypowego powodu. Po podaniu środka znieczulającego Berneńczyk może dochodzić do siebie przez co najmniej kilka dni. Tymczasem za 4 dni Hugon ma być głównym punktem programu na ślubie swoich właścicieli. Nie wiadomo tylko, czy będzie w stanie. Na razie czuje się tutaj swobodnie. Zwiedza kąty, a lekarz czeka, aż podany zastrzyk zacznie działać. Mimo wszystko działa to depresyjnie na cały organizm, prawda? No bo uśpienie to depresja, czyli obniżenie ciśnienia krwi, uspokojenie i tak dalej, to przytomności. Hugon zaczyna czuć działanie środka usypiającego. Siada i czuje, jak nogi zaczynają mu się rozjeżdżać po podłodze. Ale nie jest sam. Na pewno może liczyć na wsparcie swoich właścicieli. Ślub mamy w sobotę. No i pomysł był taki, żeby rzeczywiście Hugon miał muchę. Ma muchę. Ma muchę już nawet kupioną. I żeby w samochodzie z nami jechał. W samochodzie. Spojrzenie Hugona robi się jakieś takie niewyraźne. Gdzie ja jestem? I co oni mi zrobili? Chodźmy, dajmy go na stół. No dawaj, ten tyłeczek! I kołami w tamtą stronę. O, tak. Tak, leżymy. Co to? Ja chyba nie spodziewałem się. Zobaczmy, gdzie ma tą żyłę najpierw, wtedy mu zminimalizuje wpływ golarki na jego okrywę włosową. Pieskowi trzeba założyć wenflon. A żeby to zrobić, należy znaleźć żyłę, w którą można by się wkłuć. Ta znajduje się pod gęstym futrem. Dobra. Benz. Jeszcze chwilkę. Zwaru siły. Nic się nie dzieje. Mamy takiego starego Golfa w kabriolecie. No i tak sobie wymarzyliśmy, że my byśmy sobie jechali z przodu bez kierowcy, a Hugon by miał z tyłu całą kanapę dla siebie. Szczeniaki są pod tym względem dość takie niepokorne, bo już dorosły pies to w końcu albo będzie atakował, albo się po prostu poddał. Tam będzie się bronił, bo go tam boli, ale odpuści. Natomiast szczeniaki walczą do końca albo jojczą straszliwie. On wiedział, że ma przewagę. Z jednej strony środek usypiający już działa. Z drugiej Hugon nie chce się mu poddać. Pewnie wolałby się pobawić. W kucie u Berneńczyka to jest kolejna historia. Ma tyle tkanki podskórnej. Tylko, że tak, włożenie wenflonu to jedna rzecz, a utrzymanie go w żyle ta druga. Człowiek ma fajną, spoistą tkankę podskórną. Żyły są płytko pod skórą. Skóra jest cienka, krucha u człowieka, to jest fajnie. A u psa przesuwalność żyły względem skóry jest taka jak... no... duża. Jest łatwe. I wenflon się wydaje niby w jednym miejscu, a... No, on tak jeszcze będzie podrygiwał. No, być może coś tam mu jeszcze dołożę, bo dość płytko go potraktowałem. A że mamy ślub przed kościołem, w plenerze, no to nie byłby to problem, żeby właśnie podczas całej ceremonii też z nami był.
Ksiądz wyraził na to zgodę. Niech sobie tam usiądzie w pozycji mostkowej, można puścić. Nie? No, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Nie, nie, zostajemy, zostajemy. Zostajemy. Hugon dostaje drugą dawkę środka usypiającego, bo wciąż nie chce zasnąć. Śni mu się coś. Po raz pierwszy coś takiego słyszę. Naprawdę. Hugon popiskuje i robi to chyba przez sen. Pora byłaby na to, bo czas zrobić zdjęcia. Ze względu na dużą masę pieska, Przemkowi Maciejowskiemu pomogą w tym właściciele Hugona. Trzeba się więc ubrać w odpowiedni strój. Pani zdrowa nie jest w ciąży? Nie. Dobra. O, tak, tak, tak. Tak, pani... Będzie łatwiej, jak pani tutaj będzie, gościa. Berneńczyk wciąż próbuje walczyć ze snem. Jakby chciał uczestniczyć w tym, co ma się z nim za chwilę dziać. Przynajmniej będę się dokładał jeszcze trzeciej substancji, no bo ileż można. Teraz pan troszkę podnosi, naciąga do tyłu, rotuje do środka i do dołu teraz ciągnie. Takie zdjęcie to dość skomplikowana operacja. Trzeba psa ułożyć bardzo dokładnie. Wyśmienicie. Dobra, może pan puścić. Boczna pozycja, ale żeby nie spadł ze stołu. Nic się złego nie stało, tylko nie wiesz, gdzie jesteś, tak? No dokładnie. Pobudzenia lękowe są jedne. I Danium go tak nie do końca odłączyło, niestety. Hugon nie chce się zrelaksować, a trzeba mu jeszcze zrobić 4 zdjęcia. 180 stopni na boczku. Tak jak jest, przesuwamy go w ten sposób. Dobra. Teraz pani już może wyjść, jako że panie są bardziej narażone na takie promieniowanie. Pan zostanie. Mimo wszystko. My jesteśmy z 86 rocznika, więc promieniowanie czarnobylskie przeżyliśmy. I to w najgorszym momencie, wtedy miałem 6 lat już także. Hugon jest raczej zgodny, bo on na początku się interesuje, ale potem jak już się kładzie, to sobie śpi spokojnie, także już nie ma z tym problemu. Jeju, chłopie, no przecież chyba ci będę musiał dołożyć, no. Nie podoba mi się to, no ale... Dobra, wyjdźmy. To drgać sobie może, tu jest na tyle krótki czas naświetlenia, że jak w migawce aparat. 2 zdjęcia zostały zrobione, ale Hugon wciąż się rusza, czym utrudnia dobre wykonywanie fotografii. Dla zwierzęcia to jest takie samo poczucie, prawdopodobnie, jeśli chodzi o stres, jak dla człowieka, który był pod kontrolą pawulonu. Wiadomo o jakiej sytuacji, no tu może oddychać, bo to nie ten preparat, ale niech pan wyobrazi. Jest pan świadomy wszystkiego, a nie może się pan ruszyć, nie może pan oddychać. A on to tak czuje, bo on się nie może bronić. Musimy go położyć teraz na brzuch. Pozycji brzusznej. Aha. O tak. Ale ty nigdzie nie wychodzisz, ty jeszcze zostajesz, wiesz? Dużych psów się boi, bo jest jeszcze młody, a małych z małymi by się pobawił, ale znowu te małe się jego boją. A raczej nawet właściciele bardziej się boją o małe psy. Fotografia numer 3. Dobra. Teraz bark. Barkiem nie będzie łatwo. Spokojnie, 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 spokojnie. Piesek znów popiskuje. Może coś mu się śni? A może wkurza się, bo widzi, że jakiś człowiek coś z nim robi, a Hugon nie do końca wie, o co chodzi. Że będzie okej. Chciał ugryźć? Pewnie, że tak. Złapał. To dlatego to jest, mówię, to jest taki stan jak człowiek. On się zaczyna bronić. Kortyzol robi swoje.
ugryzłem. To ugryzienie to był chyba akt rozpaczy ze strony Hugona. Tutaj jestem, co wy ze mną robicie? Jak jest w obcym miejscu, to się denerwuje. A jak jest w swoim miejscu, no to tęskni za nami i piszczy, ale przynajmniej jak zna kąty, no to tak jakby siedzi i czeka na nas po prostu. Jest taki bardzo, chyba ten instynkt pasterski mu się włącza w takich sytuacjach i pilnuje nas rzeczywiście i czeka, aż będziemy razem w domu. Nie dać się też ugryźć, bo on też może nie do końca wiedzieć, co robi. I to będzie już ostatnie foto. Lekarz próbuje zrobić wszystko, by Hugon dobrze wyszedł na zdjęciu. Można już Berneńczyka przenieść z powrotem na kozetkę, gdzie będzie mógł wrócić do realnego świata. A teraz wygląda tak, jakby w końcu zasnął. Mocnym snem najlepszego przyjaciela człowieka. W następnym odcinku. Czy Hugon będzie miał dość sił, by wziąć udział w uroczystości zaślubin?